zaprasza na program. W budynku EC1 Południowy Wschód rodzi się najmłodsze dziecko instytucji EC1 Łódź Miasto Kultury. Tu swoją siedzibę będzie mieć Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Planowana data otwarcia to koniec 2018 roku. W dzisiejszym programie przedstawimy szczegóły tego projektu. Praca przy tym projekcie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ mieliśmy obiekt, który był i jest jeszcze cały czas w złym stanie technicznym i mieliśmy pewien kontekst miejsca, czyli sąsiedztwo EC1. I pierwszym takim zadaniem ważnym w tym projekcie było wymyślenie funkcji dla tego obiektu. Żeby to zrobić, postawiliśmy sobie 5 takich głównych wytycznych. Po pierwsze, była to komplementarność w stosunku do działań, które są realizowane czy są planowane w EC1 Łódź Miasto Kultury i w stosunku do innych usług kultury, które są już dostępne w Łodzi. Tutaj głównym celem było to, aby w jakiś sposób nie powielać oferty, która już istnieje, a z drugiej strony poprzez ten projekt wywołać pewną synergię, czyli zwiększyć tak naprawdę atrakcyjność również innych usług, które oferujemy. Drugim kryterium, które przyjęliśmy, zależało nam na tym, aby do tego obiektu przychodziło jak najwięcej ludzi, czyli wybieraliśmy taką funkcję, która ma bardzo szerokie spektrum grup docelowych. Kolejnym elementem była innowacyjność tego projektu. Z tym kryterium czy z tą wytyczną wiązała się kolejna, czyli nauka poprzez doświadczenie. Chcieliśmy, aby charakter tego projektu był wysoce edukacyjny. I ostatnie kryterium ważne z punktu widzenia później zarządzania wytworzoną infrastrukturą to była efektywność ekonomiczna. Te kryteria plus trendy panujące w Polsce i na świecie, jeśli chodzi o adaptowanie budynków rewitalizowanych, pozwoliły z szeregu propozycji wybrać właśnie projekt Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Takie ważne jeszcze czynniki, które wpłynęły na ten projekt, takie ciekawostki, które mnie też zaskoczyły w tym projekcie, że w Polsce jest na przykład aktywnych prawie 12 milionów graczy, czyli prawie 1/3 całej populacji. Ten rynek gier jest też rynkiem bardzo atrakcyjnym, szybko rosnącym i rynkiem, który ma duży wolumen. Ten rynek w Polsce jest wart prawie pół miliarda dolarów. Mam nadzieję, że już za 2 lata tutaj w tej przestrzeni, która mnie otacza i którą widzicie za mną, będziemy świętować otwarcie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, które będzie ostatnim elementem kompleksu EC1 Łódź Miasto Kultury. To jest wynik jakby wieloletniej już tradycji istnienia Festiwalu Komiksu w naszym mieście, który połączył się niedawno także z tematyką gier komputerowych i tutaj jakby będziemy rozwijali taką otwartą, przyjazną przestrzeń dla tych wszystkich, którzy będą chcieli być blisko tego, co się na bieżąco dzieje na rynku komiksu. W tej chwili możemy powiedzieć, że ogłosiliśmy już pierwszy przetarg na te czynności budowlane. W tej pierwszej fazie chcemy przystosować budynek do potrzeb naszego projektu, naszych wymogów. Dopiero w drugim etapie będziemy ogłaszali kolejny przetarg już na wyposażenie, już na szczegóły, na detale tego wszystkiego, te urządzenia, te pomoce, które się tutaj znajdą. Cała ta przestrzeń będzie funkcjonowała w formule otwartej, będzie można tutaj przychodzić, zwiedzać, uczestniczyć i będzie wszystko tutaj wyglądało znakomicie. Będziemy pokazywali tu wystawy, będziemy zapraszali artystów z całego świata, będziemy robili promocję najfajniejszych gier komputerowych, najfajniejszych pomysłów z zakresu VR-u i innych przestrzeni, które są pokrewne tej, nazwijmy to, bogatej ofercie narracji, jaką tu będziemy oferować. Także to jest dobry moment dla historii naszego festiwalu, dla historii EC1 i mam nadzieję, że dla historii Łodzi. I cieszę się bardzo, że mam przyjemność w tym uczestniczyć.
EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi. Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.